Okej, kolejny krok, słuchajcie, po nałożeniu bazy, po tym jak ona już nam troszeczkę się wchłonęła, potrzebujemy jakiegoś cienia bazowego. Z tego co widziałam na teledysku, ona raczej ma cienie matowe, nie ma jakiegoś wielkiego błysku, więc ja będę używać dzisiaj tego cienia, to jest cień Skobo 117 i płaskiego pędzla z Inglota. I ten cień, słuchajcie, nakładam na całą powiekę, jako taki cień bazowy. Mamy już cień bazowy, teraz kredka. Żeby smoki, taki dosyć mocny makijaż nam się fajnie trzymał, warto nałożyć kredkę jako bazę tak naprawdę. Ja mam dwie kredki, możecie użyć jakiejkolwiek, jaką macie, czarną czy brązową. Z Rimmela, tu mam fajną kredkę z Max Factora, to jest ta seria Color Perfection w kolorze czarnym. Chyba będę jej używać dzisiaj. I słuchajcie, najbliżej linii rzęs rysujemy kreseczkę. Ta kreska nie musi być idealna, bo to nie o to chodzi. Ona ma nam dać bazę tylko do nakładania innych kolorów, ale mi brzuch urczy. Ważne tylko, słuchajcie, żeby kredka była dosyć miękka, żeby łatwo się rozcierała. Bo jak będzie za twarda, to nie będziemy w stanie jej przemieścić w laser. Będziemy rozcierać tą kreskę. Mam tutaj cienki pędzel z Maestro, 410 rozmiar 6, idealny do takiego precyzyjnego rozcierania. I będę, słuchajcie, używać palety, poprawcie mnie, jeśli mówię źle, ale wydaje mi się, że to jest paleta O Naturel. Nie wiem, jaka to jest paleta. Nigdzie nie mogę znaleźć nazwy. To jest paleta ze Slika i będziemy używać tego brązowego koloru tutaj. Pamiętajcie o przyciśnięciu. I rozdymiamy tą kreskę. Czyli nakładamy ten cień i próbujemy ją rozdymić, czyli złagodzić jej kształt. Idziemy dalej z rozdymianiem. Pędzel większy, Hakuro H80. Stopniowe rozdymianie po prostu Wam zapewni ładniejszy efekt. I ten sam cień brązowy. I rozdymiamy jeszcze bardziej. I w tym momencie już zahaczamy troszeczkę o banana. To jest załamanie powieki. Jak widzicie. I rozdymiamy kreskę. W ten sposób. Nie bójcie się, że to tak wygląda, zaraz wszystko rozetrzemy. Jak widzicie, kreska już jest ładnie rozdymiona i brązowym cieniem zaznaczyliśmy też już łuk bananowy, czyli załamanie powieki. Teraz słuchajcie, żeby to nie było aż tak strasznie oczywiste, będziemy używać jakiegoś jasnego cienia, jakiegokolwiek macie. Ja będę używać tego samego, co na początku. I pędzla do blendowania, do rozcierania. I będziemy, słuchajcie, rozcierać te granice tego cienia do góry. Co robimy dalej? Słuchajcie, ten sam pędzel kuleczkowy Hakuro i jakiś czarny cień. Nie będę wymyślać i będę używać w dalszym ciągu tej samej palety, bo ona ma wszystkie kolory tak naprawdę, jakie mi potrzeba. Także czarny cień i pędzel kulkowy. Dokładamy czerni w zewnętrznym kącie, skupiając się już tak naprawdę tylko i wyłącznie... Dlaczego to jest czarny? Węgiel. Skupiając się tylko i wyłącznie tutaj w kąciku, bardzo delikatnymi ruchami, żeby, słuchajcie, nie przesadzić, bo czarny cień jest dosyć ciężki do usunięcia, więc musimy już wiedzieć, gdzie ten cień chcemy nałożyć. Pędzel do rozcierania i rozcieramy tą czerń. Bardzo prosty makijaż, słuchajcie, na wieczór, na imprezę, bo czarny cień, brązowy cień, naprawdę większość osób powinna mieć w swojej kosmetyczce, bo to są bardzo uniwersalne cienie, więc... Mamy łuk brwiowy, ale delikatnie, nie za mocno. Ten cień z tej palety będzie się idealnie nadawał, więc rozświetlamy, słuchajcie, łuk brwiowy. Linia wodna. Shell, z tego co widziałam, zawsze ma bardzo mocny makijaż oka, więc ja mam tutaj końcówkę już L'Oreala Extreme Intense, coś takiego, bardzo fajne na linię wodną. Malujemy linię wodną, słuchajcie. Ale malujemy też górną linię wodną. To jest ważne, bo to bardzo wzmocni głębię spojrzenia, głębię tego makijażu. Tą kreskę, tą kredkę trzeba rozdymić znowu, więc sięgamy do pędzelka, który używałam, którego na samym początku, Maestro, i czarnego cienia, czarny pomieszany z brązem
I jeżeli ta kredka jest strasznie wyraźna, ja nie lubię takiego efektu, mrugamy kilka razy, ona się osuwa w dół i jeszcze ją rozdymiamy najbliżej linii rzęs na dolnej powiece. Żeby ona była jak najbardziej rozdymiona, żebyśmy taki uzyskali efekt takiego, taki smoki. Bierzemy hakuro, ten pędzelek kulkowy, rozdymiamy jeszcze bardziej. Cienki pędzel, to jest akurat pędzel z Maestro 640. On jest bardzo malutki, jest bardzo precyzyjny. Musimy jeszcze bardziej zaznaczyć linię rzęs. Ona ma zawsze bardzo mocno podkreśloną linię rzęs, więc wpychamy ten czarny cień, słuchajcie, w linię górną rzęs. Żeby je jeszcze bardziej zaznaczyć i żeby były jeszcze bardziej widoczne. Możecie użyć linera w żelu czarnego. Jak wsunąć to, co nam się odsypało, więc biorę Beauty Blendera, który ma resztki podkładu na sobie, a jeśli nie ma, to troszeczkę nałożę go. Dosłownie minimalnie troszeczkę. Może być korektor, może być podkład. Ja nie mam większych problemów z sińcami, więc będzie to podkład. Po prostu musimy to wyczyścić, bo tak czy siak obsypuje się czarny cień i na rzęsy. Będę przyklejać sztuczne rzęsy, bo na pewno w teledyskach jest po prostu kilka warstw sztucznych rzęs. Mam tutaj rzęsy z Ardell. To są akurat Wispies czarne. Nie Demi, ale zwykłe Wispies. I będę używać kleju Duo. I to wszystko. Ale na samym początku podkręcę rzęski. I nałożę maskarę. Ja mam maskarę z Maybelline Falsies wodoodporną, która po prostu trzyma kształt rzęs. Używać pudru transparentnego, żeby przypudrować twarz, to jest Vichy Derma Blend. Trochę sobie wysypuję na wieczko, puszek. No ja mam strasznie tłustą twarz, więc... Konturowanie, bronzer z W7 i pędzel z Hakuro H13. Ok, brązy już mamy. Teraz czas na róż. Mój ulubiony z Neutrogeny w kolorze 50 Raising Glow, który jak widzicie już jest na totalnym wykończeniu. No, muszę go skończyć. Delikatnie, z tego co widziałam, ona jakoś nie ma strasznie mocno zaznaczonych policzków, więc tylko troszkę. Więcej błyszczyku. Słuchajcie, makijaż a la Cheryl mamy gotowy. Teraz tylko włosy. Tak naprawdę ona ma zwykły kucyk, mocno natapirowany. Ona ma bardzo strasznie natapirowane włosy i grzywkę. Jak widzicie, ja sobie grzywkę sama podcięłam trochę. I co? Będziemy prostować tą partię włosów tutaj. No i co? Delikatnie wywijamy tą grzywkę na zewnątrz w ten sposób. Tak samo drugą. Pierwszą warstwę tylko. Tak wiecie, żeby one były w miarę gładkie. Słuchajcie, spinamy tego kucyka. O, w ten sposób. I teraz tak naprawdę, słuchajcie, musimy go natapirować troszeczkę, żeby był po prostu miał większą objętość. To samo z grzywką. U nasady musimy ją podnieść trochę. Ale delikatnie, żeby nam się nie zrobiły kołtuny. Ok,
Pokój dziewczyny. Tak naprawdę look inspirowany Sheryl Cole z teledysku Call My Name. Mamy skończony. Kucyk, grzywka, mocny smokey eyes. Mam nadzieję, że Wam się podoba i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!